Witajcie, kochane dzieci! Dzisiaj my, Anna i Elza, ze znanej wam bajki Kraina Lodu wkraczamy na scenę i zamieniamy się w pory roku. Ja, Elza, w przygotowanym dla was teatrzyku zagram panią Zimę, a moja siostra Anna, panią Wiosnę. Są z nami również dzieci z innej bajki, Jaś i Małgosia. Zapraszamy do obejrzenia teatrzyku. Mamy nadzieję, że chociaż na chwilę umilimy wam czas. Za morza się wybieram. Pakuję kufry ze śnieżynkami, walizy z lodowymi sopelkami, plecaki z mrozem, co szczypie w nos. Taki już zimy los. Przepraszam, że przeszkadzam. Ale czy dowiedzieć się chce? Kiedy pani wyjeżdża? Powie pani, prawda? Przecież to wiedzą wszystkie dzieci. Wyjeżdżam, gdy ptak za morza przyleci. Gdy bazie znajdziesz, zjesz bałwana nos i będziesz krzyczeć na cały głos, by do morza płynęła Marzanna, by daleko poszła ta zimowa panna. Do widzenia, do widzenia. Życzę zdrowia. Biegnę Marzenny przygotować. Zieleń wiosny, zapach kwiatów i skowronków ton, zaś u bram pałacu wiosny pierwiastkowy dzwon. Dzień dobry, dzień dobry. Tu wiosna. Przepraszam, że z przyjazdem zwlekałam, ale się pakowałam. Bodźki już z wieścią do was wysyłałam. Żabą pobudkę wcześniej zagrałam. Muchy już brzęczą, słońce przygrzewa. Pąki na drzewach, skowronek śpiewa. Ależ wiosenko, my o tym wiemy. Tylko tak wiosną dziś żartujemy. Zielony gaik już przecież mamy i tym gaikiem wiosnę witamy. Wiosna dziś do mnie zadzwoniła, a więc się z nią umówiłam. Gajczek zielony, pięknie przystrojony, pachnący kwiatami, niech zostanie z nami. A w tym gaiczku zające znajdziemy. To znaczy, że do świąt wielkanocnych się przygotowujemy. Mamy nadzieję, że tym teatrzykiem na dobre pożegnamy zimę. Wraz z ciocią i Stynką ślemy wam moc wiosennych buziaków. Pa, pa!